Panie Robercie, widzimy się dzisiaj na planie The Voice Senior. No jak się pan czuje w roli trenera? Ja jestem prawie seniorem, także czuję się bardzo komfortowo jak w domu. No już jesteśmy po dwóch dniach blindów tak zwanych i wiesz co, no pięknie. Jest pięknie, jest wzruszająco. Ci ludzie przypominają mi o tych pasjach, które mieliśmy wcześniej, a oni ich nie zgubili. Że tak to życie sobie próbują ułożyć, żeby było piękne, żeby realizować swoje marzenia, przychodzą na scenę, cieszą się jak dzieci. Fantastyczne, to dużo fajniej, dużo bardziej spontaniczne to jest, jak obserwuję, powiedzmy, to średnie pokolenie, które chyba aż takiej radości nie czerpie z tego śpiewania. A oni przecież tutaj, wiesz, nie liczą na wielką karierę. Wiesz, że będą sprzedawali płyty, czy grali wiele koncertów. To jest zupełnie co innego. To jest taki właśnie spełnianie marzeń artystycznych. Nie mieli czasu na to. Dzieci, rodzina, wiesz, tam pewnie jakieś frustracje po drodze, że nie mogły śpiewać, nie mogli się rozwijać. A tu teraz nagle wszyscy są mili, mogą wystąpić na scenie, gra im fajna orkiestra z najlepszych muzyków, jacy są w Polsce. No cudnie jest. Pięknie pan powiedział o tym spełnianiu marzeń i ja się zastanawiam, czy ten powrót do programu Jaka to Melodia, to też jest takie pana spełnione marzenie. Ja tam byłem 21 lat. No właśnie, ale potem, jak wiemy, troszeczkę się pozmieniało. Tak, troszkę na własne życzenie odszedłem, bo tak. Natomiast no, jak przyszła propozycja, czy bym wrócił do programu, no to tak, bym wrócił do domu. No to oczywiście, że się zgodziłem z wielką przyjemnością. Też już jesteśmy po pierwszej sesji, już cały wrzesień dla Państwa nagraliśmy. No i co Ci powiem? No. Jakbym wrócił do siebie, jakbym wyjechał na dłuższy urlop gdzieś. Chociaż miałem stres, bo to pierwszy dzień nagrań, to coś trochę nowych rzeczy, inni ludzie też, wiesz, jakby z produkcji. Ale się fajnie się dogadujemy. Chcemy, żeby ten program był bardzo dobry. Wszyscy dbają o poziom, ja też. Poza tym ten program jest o ludziach, tak? Więc chciałbym, żeby znowu przywrócić to główne założenie, że to nie jest o prowadzącym, tylko o tych, którzy występują i o tych ludziach, którzy to oglądają, tych, co występują. O tych relacjach takich. Bardzo lubię z ludźmi gadać. Przytulam czasami się do kogoś, jak widzę, że jest masakra emocjonalna, żeby mu pomóc. No, na tym to polega. To tak jak kiedyś było. Teraz przez te 5 lat, jak pana nie było, to czegoś brakowało? Wiesz co, nie wiem, nie powiem ci, bo nie oglądałem. No, tak po prostu nie oglądałem, bo mi było szkoda, przykro, różne takie tam elementy emocjonalne. Więc nie wiem, jak to było. W każdym razie chcę, żeby wróciła ta atmosfera, która była wcześniej, taka rodzinna, przyjacielska, empatyczna bardzo. To była siła tego programu. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. To ja muszę jeszcze zapytać, jak było z tą garderobą, bo pojawiły się no, takie informacje, że podobno pan no, nie chciał wejść do nieodnowionej i tak dalej, a zawsze najlepiej no, zapytać o źródła. Nie, no ktoś coś powiedział i to poszło. Absolutnie nigdy nie miałem żadnych wymagań takich. Plotka poszła. Dementuję. A zabolały pana na przykład słowa Izy Krzan o tym, że jest pan niemiły i tak dalej, niesympatyczny na planie i w stosunku do kolegów? Nie, każdy wiesz, pracuje na swoje konto. Każdy mówi co chce, ma jakieś poczucie odpowiedzialności, rzetelności, więc ja mam. Więc ja wiem, co mówię, komu i dlaczego. Potrafię to udowodnić, uzasadnić, to, co mówię. Nie oceniam innych ludzi. Każdy pracuje na siebie.